Witam Was w kolejnym odcinku z gry Gorki 17. Ostatnio stoczyliśmy sporą bitwę, ale czekają nas kolejne. Podleczmy teraz nasze postacie. Już prawdopodobnie za chwilę czeka nas walka z potężniejszym przeciwnikiem. Wszyscy zginiemy! Spokojnie, Tranti. Co o tym sądzisz? O Boże, już po nas! To cholerna pułapka! Jesteśmy tylko królikami doświadczalnymi wysłanymi, żeby sprawdzić, jak szybko nas te stworzenia pozabijają. Dziękuję, Tranti. Następnym razem nie odpowiadaj. Okej, co my tu mamy? Grandma. Grandma Child. Jakieś wielkie owady. Jeden wielki owad. I trzy małe. Spróbujmy je podpalić. Bardzo ładnie stoją pod urażenia. Małe nam zginą przed następną turą. Zajmijmy się dużym. Przemieśćmy się Trantinem w to miejsce. Strzelmy z karabinu. Paul Sullivan podejdzie tutaj. Zobaczmy, czy możemy sięgnąć. Tak, za pomocą łodzi możemy sięgnąć tam grandę. I Wasili nie ustrzeli nikogo. Włączymy tryb obrony. I koniec naszej tury. Małe mamy w głowie, został nam duży owad do pokonania, który całkiem nieźle, niezłe obrażenia zadaje. Ok, z Sullivanem pójdziemy w to miejsce. Strzelimy z Uzi. Trantin pójdzie tutaj. Będzie strzelał na skol z karabinu. Jarek podejdzie w to miejsce i strzeli z pistoletu. Wasil Dobrowski podejdzie jak najbliżej i też strzeli z pistoletu. Koniec naszej tury. No, uwzięła nam się na Jarka. Całkiem daleko nam się wycofał ten mutant. Nie pozostaje nam nic innego jak wygonić. Tutaj Wasilim przyjdziemy sobie w to miejsce. Strzelimy z pistoletu. A Jarkiem tutaj i strzelimy. Tym razem ze strzelby. Ok, Trantin nam nie będzie mógł zaatakować niestety. Tryb obrony, tura przeciwnika. Jarkowi zostało 35 punktów życia, ale powinniśmy wykończyć już tego owada. Podejdźmy Jarkiem jak najbliżej, strzelmy ze strzelby i po sprawie. Podleczmy od razu nasze postacie, żeby nie zapomnieć przed kolejnym starciem. Podleczę się żywnością, gdyż bandaże i plastry przydadzą się bardziej podczas walki. Ok, zabieramy łapę.
Łapa potwora w idealnym stanie. Wchodzimy do Cytadeli. Raczej do Meliny, a nie Cytadeli. Mała drewniana skrzynka, a w środku pistolet na strzałki. Bardzo dobrze, przyda nam się. Okej, nic tu więcej nie ma, nic tutaj nie ma. Okej, co my tu mamy? Pistolet na strzałki przekażemy może Jarkowi. On ma też strzałki. Rozdam też po jednym granacie. Nóż do rzucania pozostawię na saliwanie. Jak stoimy za amunicją? Tutaj trochę biednie. Przekażę mu dwa pociski do karabinu. Saliwan ma sporo amunicji do pistoletu. Dobrze. Tutaj mu wystarczy. Lecimy dalej. Użyjmy łapy na skanerze. Ja sobie pozwolę zapisać grę. I ruszamy dalej. Kolejne starcie, tym razem... Nie rozumiem. Nie mam pojęcia, jak to wytłumaczyć. Słuchaj, Mondralo. Mniej tłumacz, więcej strzelaj. Są rzeczy, których lepiej nie rozumieć. Są rzeczy, których lepiej nie rozumiesz. Tym razem większy przeciwnik. Smoke Rider. Z tego co widzę, ma jakąś pukawkę w ręku, więc na pewno bije z dystansu. Strzelamy do niego z Uzi. Tutaj mamy skrzynkę, której nie było poza polem walki. Więc prawdopodobnie nie będzie, jeżeli skończymy walkę. Warto ją otworzyć zanim zabijemy tego Smoke Ridera. Trantinem podejdę tutaj. Owiczem podejdę w to miejsce i użyję strzelby. A Vasilim podejdę tutaj. Włączę tryb obrony. Koniec naszej tury. Całkiem duże pole rażenia ma ta jego broń, która strzela rakietami. Otwórzmy sobie tą skrzynkę, zobaczmy co jest w środku. Granat ogłuszający, ok. Mamy zasięg, mamy zasięg. Jarkiem podejdziemy w to miejsce. Koniec amunicji w strzelbie. Trantin podejdzie tutaj. Ustaliliśmy poziom na Trantinie. Podejdziemy w szczęście. Zobaczmy, gdzie może podejść. Vasili, podejdziemy tutaj. A Trantinem w to miejsce. Przeciwnik nam się wycofał do rogu. Podejdźmy do niego, może nie będzie miał okazji atakować nas dystansu za pomocą rakiet. Użyjmy sobie pistoletu. Trantin w to miejsce. Sullivan podejdzie tutaj. Uzi. A Vasilim podejdziemy. Podejdźmy sobie w to miejsce, chyba nie będzie mógł nas zaatakować.
chociaż zaatakuje nas. Przesunie się w to miejsce i nas zaatakuje. No i włączmy tryb obrony. A jednak się nie przesuwał, tylko nam zaatakował Sullivana. Okej, podejdźmy tutaj Trantino, spróbujmy ogłuszyć. Nie jest odporny na ogłuszenie, całe szczęście. Asylim zaatakujemy. Podejdźmy Sullivanem się podleczymy, gdyż nie ma on zbyt dużo punktów życia. I schowajmy się nim tutaj. A Dąbrowskim podejdziemy tu. Nie powinien nam zaatakować w tym momencie kilku postaci. O niestety, mimo że jest ogłuszony, nadal może atakować. Okej, Sullivan, spróbujmy podpalić tego mutanta. Niestety jest otworny na ogień. Chowajmy się z powrotem za ten transporter. Wasili użyje pistoletu, dostał też poziom. Wasili dajmy w opanowanie, zobaczmy, czy coś to nam zmieni. Ten karabin. A na Jarku użyjemy może kija baseballowego. Jeszcze nie mamy zbyt dużo amunicji, lepiej ją oszczędzać. Schowajmy się za niego. Okej. Koniec tury. O proszę. Nie mógł nas zaatakować, to strzelił powietrze. Dostaliśmy poziom na Owiczu. Oczywiście dajemy w szczęście. Zostajemy w tym miejscu. Sullivanem może będziemy być siekierą, skoro nie może nas atakować. To go wykończymy za pomocą walki wręcz. Antin uderzy łomem. Się odsunie, okej. Okay. Tym razem się nam przeciwnik przesunął. I mógł nam zaatakować dwie postacie niestety. Sullivanem przesunę się w to miejsce. I tym razem może strzela do niego z pistoletu. Czy lepiej zakończyć jak najszybciej tą walkę, skoro przeciwnik dalej może nas atakować. Karabin. Pistolet. Na Wasilim użyjemy granatu. Udało nam się zabić. Zadaliśmy chyba urażenia krytyczne. Udało nam się wykończyć tego przeciwnika. Okej, co my tu mamy? Jakieś drzwi. Otworzymy. A w środku notatka. Pamiętaj, że nie każdy jest hybrydą. BT6213. Zabieramy. Zobaczmy, co jest w skrzyni. Uzi, kolejna amunicja do Uzi. Bandaże, bardzo przydatne bandaże. I butelka wódki. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Na górę iść nie możemy. No to wychodzimy stąd. Od razu rozdajmy po buteleczce naszym towarzyszom.
oraz tej Meuzi Trantinowi. I dajmy mu dwa magazynki. Przekażmy też po jednym granacie ogłuszającym. Asylia mu nic nie daje. Na razie przynajmniej. Chociaż może dam mu dwie sztuki amunicji. Okej. A jak apteczki? Apteczki też przydałoby się rozdać. A tutaj mamy 9. Rozdamy je. Dwa plastry Sullivanowi. Okej, dobra. Jedziemy dalej. Stać i nie ruszać się! Jak możecie kraść w takim miejscu? Może nie zauważyliście, ale dzieją się tu dziwne rzeczy. Jak dostaliście się do miasta? Pieniądze mogą otworzyć każde drzwi. Nie wiesz o tym, przyjacielu? Możemy się z wami podzielić łupem, jeśli chcecie. Odłóżcie to natychmiast. I lepiej martwcie się o swoje życie, a nie o pieniądze. Do diabła z tobą. Dobra, chłopaki, sprawdźmy, co tu mamy. Owicz, chodź tu i przyjrzyj się tej skrzyni. Proszę, jaki szef potrafi być miły, gdy czegoś chce. To mi wygląda na jakiś dziennik. Napisany po polsku. Spręż się, Owicz. Mamy mało czasu. Masz czas, by zginąć, szefie, a nie masz czasu na czytanie. Dobra, co tam jest napisane, Owicz? Wczoraj, gdy się upiliśmy, zaczął mówić o generale Kozowie. Powiedziałem, że Kozow chyba trzyma święty kielich w tym laboratorium, skoro go tak strzeże. Zdaje się, że nie powinienem był tego mówić. Kozow przechodził obok i wcale go to nie rozbawiło. Teraz się boję, co ze mną będzie. Święty kielich! To ciekawe określenie! To chyba metafora! Najwyraźniej Kozow za wszelką cenę chciał utrzymać laboratorium w tajemnicy! Wiem, że to metafora. Jednak sądzę, że dość dziwna. Tak czy inaczej, nie mamy czasu na dyskusję. Skierujmy się do kanałów. Okej, przepędziliśmy jakichś poszukiwaczy skarbów, którzy plądrowali jakąś kapliczkę. Zobaczmy, co tam jest. Nic tam nie ma. Aha, podleczmy się. Może nie bandażami, a żywnością. Plastry. Okej, tyle na razie starczy. Do tej szopy wejść nie możemy. Coś tutaj jeszcze stoi? Chyba nie. O, skrzynia. Otwórzmy. Koktajl mołotowa, granaty i amunicja do karabinu. Rozdajmy po granacie. I koktajl mołotowy damy tam. Amunicję do karabinu damy dwie sztuki tutaj i dwie sztuki tutaj. Okej, wyjście. Tutaj coś jeszcze jest. Tutaj już nic nie ma. Zapiszmy sobie grę. I... gdzie my tutaj mamy iść? Jesteśmy blisko kanałów. Szukajcie dużego zaworu. Mam nadzieję, że ci ludzie są tam na dole. Tutaj dawno by już zginęli. Nie mogłem ochronić innych. Przykro mi, ale teraz muszę odejść. Kogo ochronić? O czym ty mówisz? Zaczekaj! Ty znasz ten teren. Zróbcie to sami. Ja muszę iść, muszę. Stój!
Zostaw go, szefie. Niech idzie. Demony opanowały jego myśli. Oui, on może być psychotyczny, ser. Biedny drań. Chyba powinien był zostać z nami. No, Wasili nas opuścił i... Demony, weźcie moje kule do piekła! Ja się na to nie pisałem. Nawet nie wiemy, czy można je zabić. Musimy znaleźć członków pierwszej grupy. Żywych lub martwych. Mamy tu kolejne dwie skrzynki. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Jakiś hornet, jeszcze się z nimi nie biłem, ale nie wydaje mi się, żeby atakowały z dystansu. Spróbujmy wykończyć najpierw te garcie. Zróbmy to w ten sposób. Przemieszczmy się tutaj i strzelmy z Uzi. Owiczowicz. Owiczem spróbujemy. Zobaczmy, jakie one mają pole manewru. Może ogłuszmy tego przeciwnika. Podejdźmy najpierw. Nie są odporne na ogłuszenie. Otwórzmy skrzynkę. Jakaś lepsza kamizelka kuloodporna. Zabieramy i wycofujemy się kawałek. Trantinem udamy się po tą skrzynkę jednak. Przejdziemy się tą drogą. Wróćmy tutaj. Szkoda tego granatu. Może strzelmy z karabinu. No i tura przeciwnika. Okej, z saliwanem sobie ich ładnie podpalimy. Hornety nie są odporne na ogień. Co mnie cieszy. Trantinem zaatakujmy z bliska. Cholerka. Nie padnie nam ten przeciwnik w następnej turze niestety. Okej, saliwanem schowajmy się tutaj za skrzynkę. A Jarkiem... Raczej tutaj zasięgu nie będziemy mieli. Podpalę i podpalę, dobra. Strzelmy sobie na pełn. Musimy się wycofać w to miejsce, żeby nas nie dosięgnęli. No okej. Niestety ogień nie zabił nam tego przeciwnika. Będzie on mógł nam Trantina zaatakować. I Trantin stał się łatwo palny. Ta garcia nam ładnie w ogień weszła. Wrzućmy sobie może granatem. Cofajmy się na tą pozycję tutaj. Saliwan. Stąd będzie mógł zaatakować za pomocą karabinu albo za pomocą
Rzućmy tą butelką. Dzięki temu ten hornet stał się łatwopalny. No i Tarantino możemy teraz go ładnie tutaj podpalić. Zobaczymy, jakie ma pole manewru. Nie dojdzie do nas. Okej. Koniec naszej tury. Saliwanem otworzył tą skrzynię. O nie, nie chciałem jej zaatakować. Nadal możemy ją otworzyć. Kolejny sposób, pistolet na strzałki. Zawieszmy. Jeszcze się trochę. Okej, ten hornet zginie nam w następnej turze. Zajmijmy się tą garcją. Może uśpimy ją. I podejdźmy bliżej. Ten hornet także zginie. Rozejrzyjmy się jeszcze po polu bitwy. Nie ma tu jeszcze jakichś skrzynek. Niestety nie ma. Okej, Jarkiem podejdziemy sobie. Mam nadzieję, że będziemy mogli zaatakować, tak. No ta garcja nam ginie w kolejnej turze. Wygląda na to, że koniec walki. Nie możemy zapisać, a tutaj będzie kolejne starcie. Pominąć tej animacji też nie mogłem. Zobaczmy, co my tu mamy. No, jest bardzo małe pomieszczenie. Mamy trzy beczki. Spróbujmy je wykorzystać jak najlepiej. Od razu Tarantinem strzelimy w jedną z beczek. A może rzućmy granatem. Wszyscy zadamy od razu obrażenia. Chyba żebyśmy rzucili ogłuszającym, chociaż trochę nie go składa. Zobaczmy, czy możemy ogłuszającym zapalić beczkę. No nie możemy wysadzić beczki granatem ogłuszającym, niestety. Ale ten przeciwnik nam tutaj pozostanie w miejscu. Może poczekamy, aż ten nam podejdzie bliżej, dopiero zdetonujemy beczkę. Okej, Tarantinem przesuniemy się w tą stronę. Cole Sullivan. Koktajl Mołotowa. Nie mam zbyt dużego zasięgu. A te są odporne na ogień, więc nie ma co używać. Rzućmy granatem po prostu i odsuńmy się w tą stronę. A Jar... właśnie tak, Jarkiem zaatakujemy.
Zaatakujmy może za pomocą kija. Stoi obok beczki, jak chcą tu mnie skinąć, gdy ją zdetonujemy. No to bardzo ładnie. Bardzo ładnie nam podeszły te dwa mutanty. Teraz pozostaje nam tylko rzucić granatem beczkę. Powinniśmy ładnie obrażeń im zadać. Dwa mutanty od razu padły i dostaliśmy poziom. Tutaj 16 punktów życia zostało, więc tego powinniśmy już wykończyć. Zróbmy to za pomocą pistoletu. Tantin schowa się w to miejsce. Z Sullivanem muszę tutaj jakoś zaimprowizować. Mamy amunicję do Uzi? Mamy, okej. Mam jeszcze jedną beczkę za nadużą, więc z niej skorzystajmy. Dostaliśmy poziom. Oczywiście dajemy dalej w szczęście. Został nam jeden przeciwnik, który nie może nas zaatakować, gdyż nie ma tak dużego pola manewru. Jakby to tutaj rozegrać? Spróbujmy go ogłuszyć. Zacznijmy go okładać wręcz. Oszczędzimy trochę amunicji. Teraz przeciwnika. I przesuniemy w tym momencie tą beczkę w jego stronę. Wsuniemy się także na pewną odległość. Tutaj użyjemy dalej łomu i kija baseballowego. No i w następnej rundzie możemy wykończyć tego przeciwnika strzelając. O kurczę, przyszedł kolejny Hound. Z tym się jeszcze nie biliśmy. Okej, najpierw wykończmy tego. Teraz zajmijmy się tym małym stworem. Przesunąć to miejsce, żeby móc zaatakować za pomocą. No niestety, mam to za zasięgiem. No to może rzućmy w niego butelkę z alkoholem. I cofajmy się, żeby nie mógł do nas podejść. A jarkiem użyjemy granatu. Okej, nie musimy się odsuwać, gdyż nie da rady do nas podejść. No i przyszedł kolejny. Teraz pytanie, czy one będą tak bez przerwy przychodzić. Musimy tą walkę skończyć już w tej turze. Chyba nam się nawet uda. Jeżeli nam się poszczęści, to zakończymy w tym momencie na tą walkę za pomocą karabinu. No, udało się. Zwycięstwo.
To Saszmon. Ciekawe, czy... Czekajcie, ciało jest jeszcze ciepłe. Musiał zginąć dosłownie kilka minut temu. Pośpieszmy się. Może Makfa jeden jeszcze żyje. Okej. To jak na razie najdłuższy odcinek z gry Gorki 17. Będziemy kończyć na dzisiaj. Tutaj mamy skrzynkę, otworzymy ją w następnym odcinku. Pozdrawiam Was, dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, do polubienia mojej strony na Facebooku. Do zobaczenia.